to zdecydowanie taki fotel może spełnić Twoje wymagania, a będzie kosztował tylko ułamek ceny czegoś droższego. Droższego w domyśle lepszego. No, no wiecie, o co mi chodzi. Hej, cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Wiem, nie było mnie znowu chwileczkę, przepraszam za to Was bardzo serdecznie, ale dzisiaj wracam do Was z tematem, który mnie osobiście zaskoczył. Totalnie nie byłem przygotowany na to, że tak bardzo polubię ten fotel, na którym dzisiaj przyszło mi siedzieć. Sense 7 Sentinel jest fotelem, który trafił do mnie ostatnio. I tak jak zawsze, kiedy rozmawiam z producentami, mają takie produkty, które są pewniusieńcy i kiedy mają do mnie takie produkty trafić, to ja zawsze tak pod włos, a może tutaj jednak coś jest nie tak? Tak tym razem, mając na uwadze stosunek ceny do jakości tego fotela, jestem totalnie w szoku, bo nie na to byłem przygotowany. Tak więc, moi drodzy, zapraszam Was na szybką recenzję fotela, z którym spędziłem ostatnich kilka dni. Zanim jednak do tego przejdziemy, koniecznie bardzo Was proszę o udostępnienie tego materiału znajomym i zostawienie łapeczki w górę, ze względu na to, że znowu nie publikuję regularnie, to te zasięgi gdzieś spadają, a chciałbym, żeby te filmy jak najwięcej osób miało okazję zobaczyć. No i jeszcze jedno sprostowanie. Fotel oczywiście od producenta dostałem, jednak nie patrzcie na to z żadnej strony. Ani producent filmu nie widział wcześniej, ani ja nie dostałem za to ani złotówki, więc nie, nie jest to w żadnym wypadku materiał sponsorowany, więc każdy, kto zaraz napisze, sprzedało, są sponsorowane, to niech sobie napisze ten komentarz pod filmem kogoś innego. Tutaj podzielę się z Wami moją prywatną i szczerą opinią związaną z tym fotelem. Zaczynamy oczywiście klasycznie od dołu i idziemy ku górze, ale dzisiaj wyjątkowo chciałbym również wejść na stronę produktu, bo jest kilka rzeczy, które przykuły moją uwagę. Pierwsza rzecz to oczywiście cena, 1100 wyjściowo, 800 zł w chwili obecnej na promce, a słyszałem również przecieki, że być może ten fotel będzie i do dostania jeszcze taniej. I na starcie muszę Wam powiedzieć, że biorąc właśnie filtr 800 zł w chwili obecnej za ten fotel, a być może nawet jeszcze mniej, jest obiecująco. Darujmy sobie super magiczne opisy i tyle, ile to jest trademarków, tkanina HDF, trademark, RPM Tech, trademark, Flowtech, trademark. Flowtech Swing, trademark oczywiście, Easy Foam, trademark, wszystko jest trademarkowane. Jesus, jak mnie to strasznie irytuje. Ale chciałem się przyczepić do jednej konkretnej rzeczy, którą tutaj producent podaje. Rekomendowany wzrost użytkownika do 190 cm. I powiem szczerze, że z tym się już na starcie nie zgadzam. 190 cm to zdecydowanie zbyt dużo jak na ten fotel, ponieważ liczy się nie tylko wysokość siedziska, które jak widzicie, ja mam 182 i jest akuracik, więc takie 180 bym rekomendował, ale przy 190 cm również drugi bardzo ważny parametr będzie brany pod uwagę, czyli wysokość siedziska. Nie oparcie, a siedzisko, bo jeżeli nie jesteście w stanie siedzieć w wygodny sposób, mając właśnie 90 stopni w kolanach, to siedzisko nie będzie spełniało swojej podstawowej funkcji, jaką jest zapewnienie Wam wygodnego, komfortowego podparcia, nie dążącego do żadnych patologii. Jezu, to brzmi strasznie, ale po prostu chodzi o to, że Was kolana nie będą bolały i będzie Wam się wygodnie siedziało. I ja tutaj, okej, mam kąt prosty zachowany na maksymalnym podniesieniu, no ale wyżej to już nie pójdzie, więc ten fotel nie jest aż tak duży, jak mógłby się wydawać. 180 cm spoko, 120 kg, tak jak ja ważę, też spoko, mieszczę się, mimo że fotel jest naprawdę mocno profilowany. Ale o profilowaniu powiemy sobie za chwileczkę, wracamy na sam dół. A na spodzie klasycznie wita nas pięcioramienna gwiazda, tym razem jest to gwiazda z tworzywa. I tak jak już mówiłem w przypadku moich poprzednich recenzji kilku foteli, wolę mieć lepsze tworzywo w tym budżecie, niż beznadziejne aluminium ze sporą domieszką węgla, które się po prostu będzie kruszyło. I uwierzcie mi, w fotelach za 500, 600, 800 zł zdarzyło mi się kilkukrotnie, że przy próbie włożenia kółka, czy też przełożenia go w inne miejsce, bo zdarzało mi się składać i rozkładać te fotele, po prostu kawałek mocowania kółka się łamał. Bo to nie było miękkie, elastyczne aluminium, czy też utwardzone jakieś aluminium, to było aluminium tak zwęglone, że no łamało się, kruszyło i wolę mieć realnie gwiazdę z solidnego tworzywa niż z przeciętnego aluminium. Kółka, w które został wyposażony ten fotel, mają średnicę 60 mm i dodatkowo są wykończone kauczukiem, co z całą pewnością wpłynie na żywotność Waszej podłogi, zwłaszcza jeżeli macie panele. Z drugiej strony wciąż przezorny, zawsze ubezpieczony, ja mam wykładzinę, więc się aż tak bardzo tym nie przejmuję, ale podkładki pod fotel teraz są w tak śmiesznych pieniądzach, warto się zaopatrzyć, bo nawet najlepsze kółko zawsze może zostawić ślad na Waszych panelach. A tego przecież nie chcemy. No i oczywiście musi być technologia RPM Tech, super obracalne. Nie słuchajcie o tych technologiach, to jest, że sobie coś nazwą, to naprawdę, to mnie zawsze rozwala, jak producenci lubią sobie coś nazwać, to jest super, jakaś tam technologia, wow! Idąc wyżej, sercem tego fotela jest podnośnik klasy czwartej, czyli wytrzymujemy maksymalne obciążenie do 150 kg, ale wciąż nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ważący 150 kg mógł wygodnie na tym fotelu usiąść. Więc takie 120 postawiłbym jako górną granicę komfortu, ze względu na to, że jak za chwileczkę się przekonacie, siedzisko jest profilowane i kubełkowe, a co za tym idzie, po prostu jak już ktoś jest szerszy, to się nie zmieści w siedzisku.
Mechanizm, który łączy siedzisko z siłownikiem, jest to najzwyklejszy po prostu tilt swing i nie ma tutaj żadnych cudów i żadna nazwa technologii tego nie zmieni. Można mieć zablokowany bądź też odblokowany do bujania. Nie ma żadnej pozycji pośredniej, nie możemy zablokować w dowolnym miejscu i tak jak zawsze narzekam na brak multiloka, to Fiat 800 zł, multilock za 800 zł, nie. Tak więc jak najbardziej ten system jest tutaj akceptowalny. Samo podnoszenie i opuszczenie przebiega dość gładko, a i też mechanizm nie daje nam zbyt wiele luzu, kiedy na zablokowanym chcemy się odchylić do tyłu. Jest dosłownie tylko kilka centymetrów bujnięcia, więc jest to jak najbardziej akceptowalne. Dalej wreszcie mamy siedzisko, ale na szybko tylko odskoczę na podłokietniki, które moim zdaniem też zostały wykonane poprawnie, aczkolwiek do nich mam najwięcej zastrzeżeń względem całego fotela. Regulacja, jaką mamy dostępną, to jest klasycznie góra, dół, do przodu, do tyłu, jak i skośne skręty. Ten ruch skośny wyszedł najsłabiej, ponieważ nie mam tutaj żadnej dodatkowej blokady, a po prostu trzeba mocniej przepchnąć, żeby przeskoczyły. Co za tym idzie, luzu jest sporo, sam przeskok jest wyraźny, ale zbyt gładki, więc nie mogę powiedzieć, że to jest naprawdę fajne, to mnie strasznie irytuje, bo te podłokietniki same dość często przeskakują. Plus tutaj mam wrażenie, że coś w mechanizmie chrobocze, coś zostało wykonane jakoś nie do końca poprawnie, coś jest po prostu niedopasowane. Albo po taniości zrobione, co też jest niewykluczone. I z tym mam właśnie problem, że to chodzi za luźno na boki. Do przodu, do tyłu chodzi fajnie, góra, dół, no klasyka z blokadą oczywiście, ale na boki jest za luźno. I jeżeli chciałem się oprzeć w jedną, w drugą stronę, no to może nie przeskakiwało. W prawym to już w ogóle nie mam tej blokady, prawie wcale. No to nie przeskakiwało, tylko po prostu obraca się i tyle. No, bęk, działa. I o podłokietnikach kończąc, nie mogę też nie wspomnieć o tym, że zostały one od góry obite miękkim tworzywem, więc tutaj nie mamy do czynienia z twardym, sztywnym plastikiem, a tutaj jest mięciutko pod wasze łokcie, chociaż znowu, jak już jesteście dość wysocy, czyli 1,80 m i wyżej, na tym fotelu to do tych podłokietników ledwo sięgniecie, bo maksymalne ich podniesienie i wyprostowanie się przede mnie sprawia, że to ja mogę sobie nadgarstki oprzeć co najwyżej, a jeżeli chcę skorzystać z podłokietników, to muszę się dość sporo zgarbić. Wracając jednak do siedziska, tutaj przeżyłem prawdziwy szok, bo moi drodzy, to siedzisko jest podwieszone na pasach. W fotelu za 800 zł mamy siedzisko zrobione na pasach. Mega spoko, zawsze sobie to ceniłem, to jest bardzo trwałe rozwiązanie, a przede wszystkim mogliśmy też zastosować tutaj piankę tłoczoną na zimną, którą ten fotel jest wypełniony. Co za tym idzie, większa trwałość, większy komfort, większa wygoda, no i przede wszystkim jakość tego wypełnienia jest zdecydowanie lepsza. Pianka sama w sobie jest dość miękka i elastyczna, a fotel jest obity ekoskórą, co w gorące dni pewnie by się odezwało. Na szczęście mamy tutaj do czynienia z perforacją ułatwiającą wentylację, która ma odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci, żeby nawet w te gorące dni nie było nam źle. Ta perforacja, jak się pewnie domyślacie, jest średnia i odprowadzanie ciepła średnio też wychodzi. Z drugiej strony idzie zima, więc w tym czasie ten fotel jak najbardziej będzie ok. Na lato raczej myślę, że podkładałbym sobie poduszkę albo coś innego, bo różnie to bywa. I tutaj też, tak jak wspominałem wcześniej, muszę zaznaczyć również profilowanie tego siedziska, jak i oparcia, do którego za chwileczkę przejdziemy. Siedzisko, jak i oparcie zostały wyprofilowane na wzór sportowych samochodów właśnie w kubełkowy sposób, co powoduje, że w pewien sposób zapadamy się w nie i wpadamy do środka. Niestety, sporym minusem i wadą tej konstrukcji jest to, że mamy podniesione takie skrzydełka zarówno na oparciu, jak i na siedzisku. O ile na oparciu jesteśmy w stanie dodać sobie poduszki, które są w zestawie i nawet nie wchodzimy tak głęboko w ten fotel, to na siedzisku no nie ma opcji, żeby to po prostu ominąć i osoby, które będą ciut szersze ode mnie, wiem, to już jest trudne, ale jeżeli takie osoby się znajdą, no to mogą odczuwać pod nogami po prostu wbijające się boczki tego fotela. Tak więc rekomendowałbym ten fotel raczej dla osób w okolicy 180 max, tam z drobnym haczykiem i tak powiedzmy do 100-110 kg. Wyżej pozostało nam już tylko tak na dobrą sprawę oparcie i poduszki. Więc oparcie, klasycznie regulowane niezależnie względem siedziska, co też nie jest standardem, jeżeli chodzi o tę półkę cenową. Mechanizm pozwala na odchylenie aż o 160 stopni, plus po odblokowaniu jeszcze z boku możemy się w zasadzie położyć głową w dół. Więc działa to przyjemnie, działa to poprawnie i tego jak najbardziej spodziewałbym się po w zasadzie każdym fotelu gamingowym. Poduszki dołączone do zestawu to niestety tak jak się spodziewałem, górna poduszka za odcinek szyjny kręgosłupa, wypełniona super włóknami, tworzywami, no ścinki z gąbek i paproszki, jak ja to zawsze mówię, nie lubię tego wypełnienia, jest mega niewdzięczne i nigdy się do niego nie przekonałem. A wypełnienie poduszki pod lędzia to po prostu kawałek gąbki, który również spełnia jak najbardziej swoją rolę, ale po włożeniu go i przesunięciu na sam dół pod odcinek lędźwiowy nie jestem w stanie się plecami oprzeć
o uparcie. Jest tak gruba ta poduszka, że nie pozwala mi wygodnie siedzieć prosto, tylko w momencie, w którym chcę się oprzeć, to muszę się odchylić do tyłu. To już też jest takie przekombinowane troszeczkę. Mówiąc o samym obiciu i jakości wykonania, mamy tutaj do czynienia z ekoskórą, którą sprawnie ten fotel został obłożony. Jednakże jak na tanie fotele przystało, nie mamy tutaj do czynienia z taką, można powiedzieć, perfekcją, jak miało to miejsce w przypadku fotela MSI, który testowałem dla Was ostatnio. Tutaj widać drobne niedociągnięcia, czy też cięcia i szwy w miejscach, w których można ich było uniknąć. Jak chociażby w kilku miejscach na oparciu, gdzie wydaje mi się, że tych szwów można było uniknąć, tych łączeń można było się pozbyć, a fotel wyglądałby znacznie, znacznie lepiej. Z drugiej strony, patrząc na Spellcastera, którego również miałem, znacznie tańszy fotel od Sense 7, to tutaj jest niebo a ziemia. Po prostu ten fotel jest wykonany perfekcyjnie w porównaniu do tego, co było tam. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad jednym czy drugim, to nie zastanawiajcie się. Absolutnie nie ma się co zastanawiać. Ten jest zdecydowanie lepszy. Oparcie jest wystarczająco sztywne, a jeżeli będziecie trzymali się wytycznych, o których powiedziałem wcześniej, to również ten delikatny profil nie będzie Wam za bardzo przeszkadzał i będziecie w stanie komfortowo na nim siedzieć. A co ciekawe, sprawdziłem również na stronie, jest dostępny Sentinel właśnie, czyli ten strażniczy fotel Waszych portfeli i pleców w wersji materiałowej i jestem mega ciekaw, jakiej jakości jest ten materiał. Ekoskóra jest w porządku, spodziewam się jednak, że po sezonie, może dwóch, zacznie się kruszyć, jak to w zasadzie wszystkie ekoskóry i trzeba będzie myśleć o jakimś dodatkowym obiciu albo podkładaniu poduszek, a może sobie kupicie taką samochodową matę, jak kierowcy czasem zakładają, takie koraliki, wiecie. A zwracając uwagę na praktyczne aspekty i o rzeczy, o które pytaliście się mnie kiedyś na live, to na przykład czy mój Spellcaster, jeżeli na nim siadam, to czy skrzypi? No to Spellcaster skrzypiał, ten nie skrzypi. Jedyne skrzypienie czy też tarcie, jakie się pojawia, to po prostu układanie się tej ekoskóry pod ciężarem mojego ciała, czy też delikatne dopasowanie się do mnie, ale żaden ruch na boki, czy też do przodu, do tyłu nie generuje dodatkowych, niepotrzebnych dźwięków. Poruszanie się kółkami jest bardzo sprawne, bardzo wygodne, chodzą naprawdę świetnie, nawet tutaj na mojej wykładzinie, więc zdecydowanie dopasowanie ich jest naprawdę na wysokim poziomie. Ogólnie sama jakość wykonania zdecydowanie mnie zaskoczyła. Tak jak powiedziałem na początku, zawsze staram się szukać tych takich małych pierdółek, za które będę mógł się dosadzić do fotela. Tak, tutaj było ich niewiele. Materiał jest relatywnie dobrze naciągnięty, jest solidnie obity ten fotel. Ekoskóra też nie wydaje się być tą najtańszą z najtańszych, która skruszy się w tym sezonie. Skruszy się pewnie w następnym. Żalem jak zawsze pozostaje brak multiloka, ale znowu cena 800 zł tutaj dyktuje zupełnie inne warunki. I to, na co zwróciłem uwagę również na samym początku fotela, czyli jego ogólna wysokość. W chwili obecnej jest to maksymalnie podniesiony fotel i ja na nim siedzę wygodnie, mając 182 cm wzrostu, przypomnijmy. Co za tym idzie, jeżeli macie te 190, do których rekomenduje producent, to już może być taki fotel no, mocno na styk. Chyba że macie jeszcze wyższe biurko, no to wtedy już zupełnie skorzystać z tego fotela będzie nie sposób. Największym minusem i największym żalem, jeżeli chodzi o dzisiejsze krzesło, które dla Was sprawdziłem, są podłokietniki, które o ile zostały fajnie wykończone miękkim tworzywem z góry, regulacja góra-dół jest po prostu super i do przodu, do tyłu trzyma się dobrze, no to dodanie tej regulacji na boki, która się bardzo szybko wyrabia i już teraz dosłownie po tygodniu korzystania z fotela, prawy podłokietnik, on żyje sobie swoim życiem, nie ma żadnego oporu przed skręceniem się. Strasznie mnie to irytuje, strasznie mnie to denerwuje. No te podłokietniki się nie udały. I nie udała się też ta poduszka za odcinek szyjny. No ludzie, przestańcie to pakować. Co to jest za w ogóle... Ach. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Ale wracając znowu do całokształtu, jak na 1100 zł, to byłby to w zasadzie bezpośredni rywal do Genesisa, którego tutaj testowałem, czy fotela od SPC, który również pojawił się na moim kanale. Wszystkie linki znajdziecie w prawym górnym narożniku. I każdy z tych foteli miałby tak na dobrą sprawę zupełnie innych odbiorców i w zależności od tego, czego byście szukali, to inny fotel bym Wam rekomendował. Tak dzisiaj, biorąc znowu filtr 800 zł, muszę przyznać, że wypada świetnie. I nie jest to absolutnie najlepszy fotel, na jakim siedziałem i nie jest to krzesło dla każdego. Patrząc jednak na to, co dzieje się w sieci, jak wiele młodych osób teraz szuka foteli właśnie do komputera, do pracy, do grania, to myślę, że jeżeli znowu nie przekraczasz tych 190, no 180 z hakiem i 120-130 kg, to zdecydowanie taki fotel może spełnić Twoje wymagania, a będzie kosztował tylko ułamek ceny czegoś droższego. Droższego w domyśle lepszego. No wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, jeżeli oceniałbym w skali od 1 do 10, to takie solidne 7,5 dla tego fotela muszę zostawić. A na dzisiaj ode mnie to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Udostępnijcie ten film znajomym. Kliknijcie w linki na dole. Nie dostaję żadnej kasy za te recenzje, ale za Wasze wejście w linki już tak, więc wpadnijcie koniecznie. Kliknijcie tak chociażby dla mnie z czystego serduszka. Więc dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Na razie i cześć.